Przyjaciele, dzisiaj gościmy pastora Wojtka Włocha. Miałem przyjemność przed laty się z nim poznać. Jak wiecie, jesteśmy zorganizowani w Federacji Kościoła Bożego w Polsce. Ostatnio się śmiałem, bo rozmawialiśmy o różnych denominacjach, między innymi o denominacji zielonoświątkowej. Ja mówię, tak naprawdę to prawdziwy zielonoświątkowiec to jestem ja. Między innymi prawdziwi zielonoświątkowcy dopiero. Wczoraj sobie oglądałem Amy McPherson, taką damę, która zresztą umieściłem jej takie fajną taką myśl, którą miała, kiedy tam zaczynała swoje nabożeństwa w 1930 roku, kiedy w pięknej białej sukni wychodziła w ogóle i na jej spotkaniach nawracali się tacy ludzie jak Charlie Chaplin, Anthony Quinn, oddawali życie Jezusowi. A ona wychodziła, była tak szykanowana przez wszystkich w tamtym czasie, gdzie kobieta po rozwodzie założyła Kościół Zielonoświątkowy, jeszcze go nazwała Kościół Poczwórnej Ewangelii. Ale do dzisiaj ten Kościół trwa i wiecie, on ma 9 milionów członków. 9 milionów członków. Ta kobietka po rozwodzie taki Kościół założyła w 30 latach. Okej? Okay? Rozumiecie, o czym mówię? Do tego stopnia była niebezpieczna, że ją porwała mafia. I przetrzymywali ją gdzieś tam po prostu, po, rozumiecie, bo w ogóle... I ona jest to prawdziwy zielonoświątkowiec, tak? Nawet pastor Czajko stwierdził, że ona jest zielonoświątkowcem, bo w książce ją opisał. Także wiesz, prawdziwy zielonoświątkowiec, Amy McPherson. I my jesteśmy zielonoświątkowcami tak naprawdę. Jesteśmy w najstarszej na świecie Federacji Zielonoświątkowej Kościoła Bożego na świecie. Tam jesteśmy jakby zrzeszeni. Jeżeli chodzi o sprawy administracyjne. Pastor Wojtek Włoch jest głównym koordynatorem, taką osobą tak naprawdę, która rozpoczęła działanie tego ruchu w Polsce. Jest to w zasadzie chyba najmłodsza federacja, ale za to najprężniej rozwijająca się. Jesteśmy najprężniej rozwijającą się federacją w tym kraju i dlatego samą religię szlak trafia. No i ale to nam graje. Także chciałbym, żebyście dzisiaj też go osobiście poznali i posłuchali, co ma nam do powiedzenia. Zapraszamy. Wojtku, tu masz wodę, tylko że ta kazalnica jeździ, ja ją muszę. Chociaż, okej? Okay? Dobra, niech jeździ. Teraz, myślałem, że tam jest mikrofon, przepraszam cię. Chcesz ten, czy ten chcesz? Raz, dwa, raz. Jest. Okej, okay. Możemy jeździć, ja lubię chodzić, także będę sobie chodził z kazalnicą, także... bardzo się cieszę, że mogę być z wami dzisiaj. Ja jestem nakarmiony już. Oczywiście Bóg ma zawsze więcej, bo On jest dobrym Bogiem. Dzisiaj możemy tego doświadczać. U mnie w kościele dzieci są tak nauczone, że jak ktoś mówi, Bóg jest dobry, to one odpowiadają, spróbuj sam. I myślę, że to jest bardzo dobre powiedzenie, bo mamy Boga, o którym nie tylko możemy mówić, o którym nie tylko możemy słyszeć, ale możemy Go doświadczyć. I to jest naprawdę coś niezwykłego, coś wspaniałego. Wiecie, Bóg dał nam coś niezwykłego. Dał nam życie. Życie jest cudem. To jest coś tak niesamowitego, kiedy popatrzymy wokół siebie, możemy zobaczyć, że choć każdy ma życie, to życie jest niepowtarzalne. Każdy z nas ma swoje życie, które przeżywa w sposób tak unikalny, tak wyjątkowy, że nie da się porównać go z nikim innym. Ale także życie jest związane z przemijaniem. Kiedy spojrzymy na zegarek i zobaczymy, jak wskazówka nieubłaganie w równym tempie przesuwa się do przodu, to widzimy, że czas biegnie i choćbyśmy nie wiem, co zrobili, ani go nie zatrzymamy, ani go nie przesuniemy, no raz się udało. Raz się udało Jozuemu, o tym jest mowa w Bożym Słowie. Jak to się raz udało, to jest to może się to zdarzyć, ale to są wyjątkowe sytuacje. W normalny sposób czas biegnie do przodu i to mówi mi, że potrzebujemy przeżywać nasze życie w sposób świadomy. Że nie możemy go sobie tak odpuścić, no po prostu sobie biegnie, więc będzie. Dlatego, że co mija, to już nie wróci. I życie jest tak cenne, tak ważne, tak wartościowe, że nie można go zostawić samemu sobie.
Słowo Boże w bardzo wielu miejscach mówi nam o tym, że powinniśmy być mądrymi ludźmi. Że potrzebujemy nabywać mądrości, żeby móc to życie przeżywać we właściwy sposób, wykorzystać je we właściwy sposób. Jest szczególna księga w Biblii, którą bardzo cenię, bardzo ją lubię. Księga przypowieści, czy jak inne tłumaczenia mówią, księga przysłów, która ze swojego założenia była zapisem, tak naprawdę programem nauczania szkoły, którą nazywano Szkołą Mądrości. Co jest ciekawe, księga przypowieści, kiedy już w V, VI wieku po Chrystusie podzielono Biblię na rozdziały, podzielono tą księgę na 31 rozdziałów. Ktoś wpadł na świetny pomysł, nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie, że możemy ją czytać każdego dnia, każdy rozdział i w cały miesiąc możemy przechodzić sobie przez tą księgę i czytać ją ciągle na nowo i na nowo. Ja wiele lat temu zacząłem to robić w swoim życiu i zachęcam was do tego. Dlatego, że to jest księga, która zapoznaje nas z mądrością i uczy nas mądrości. Ona początkowo zaczęła być pisana przez Salomona, który starał się przekazać to, czego uczył go ojciec. I Salomon wziął to, czego uczył go ojciec i zaczął tego uczyć swoich synów, swoje dzieci. I początkowo część tych, bo jest wiele autorów tej księgi, część rzeczy zapisanych w tej księdze, to była szkoła synów królewskich. Później zaczęto to wykorzystywać i dopisywać do tego, stworzono z tego podręcznik, program nauczania ludzi, którzy mieli zajmować w kraju wiodące pozycje. Ludzi, którzy mieli zarządzać krajem. Oni mieli być dobrze przygotowani w mądrości. W mądrości zarówno w stosunku do Boga, jak i mądrości w stosunku do ludzi. Później to stało się szkołą mądrości narodu. Całego narodu. Trafiło to do kanonu naszej Biblii, a dzisiaj to trafiło także w nasze ręce. I Bóg chce nas uczyć mądrości. I ta księga mówi bardzo dużo i dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszeczkę poczytali. Nie będziemy czytać żadnych innych fragmentów, tylko w tej księdze zostaniemy, żebyśmy dzisiaj czytali o jednym temacie, który jest jednym z wiodących tematów tej księgi, który mówi o pewnych postawach. I chciałbym szczególnie zająć się postawą, która w jednym z fragmentów jest nazwana, jest określona tak. Prostak, głupiec, gbur i tępak. Prostak, głupiec, gbur i tępak. Biblia tak kogoś określa. Czy chciałbyś być tak określony? Widzę, nie ma chętnych, żeby trafić do tej kategorii, ale posłuchajmy. Bo może się tak okazać, że niestety opisuje to czyjeś życie, ale jesteśmy w kościele, wszyscy się kochamy, dobrze się traktujemy, więc ja się do was uśmiecham, wy się do mnie uśmiechajcie, nawet jeśli to słowo będzie was dotykać, uśmiechajcie się, nie dawajcie poznać, że to was dotyka, a i tak jest ważne, jakie decyzje podejmiemy. Zacznijmy od Księgi Przypowieści 12 rozdziału, pierwszy werset. Kto kocha pouczenie, ten kocha poznanie. Lecz kto nienawidzi karcenia, pouczenia, jest prostakiem, głupcem, gburem i tępakiem. Więc zobaczmy, jak scharakteryzowany jest ktoś, kto jest określany przez Boże Słowo jako prostak, głupiec, gbur i tępak. To jest człowiek, który nienawidzi pouczania. Który nienawidzi tego, żeby ktoś go pouczał, żeby ktoś go skarcił. I tu troszeczkę mamy problem. Dlatego, że żyjemy dzisiaj w czasie, kiedy nie lubimy być poprawiani. Kiedy nie lubimy, jak ktoś wtrąca się w moje życie i próbuje mnie ustawiać. Żyjemy dzisiaj w czasie, gdzie uważamy, że wszystko wiemy najlepiej. Lepiej od wszystkich innych. Ale popatrzmy, że autor tej mądrości
z natchnienia Ducha Świętego napisał, że osoba pozbawiona rozumu nie zdaje sobie sprawy z wagi bycia pouczanym. Dlaczego tak jest? Księga Przypowieści mówi nam o bardzo ważnej, bardzo istotnej kwestii związanej z naszym życiem. Zobaczmy dwa fragmenty. 12 rozdział, 15 werset. Droga głupiego jest według niego prosta. Mądry natomiast słucha rady. I 14 rozdział, 12 werset. Niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta. W końcu jednak okazuje się drogą do zguby. Moi drodzy, musimy uświadomić sobie, że w naszym życiu często coś nam się wydaje. Coś nam się wydaje. I niestety to, co nam się wydaje, jest czymś zupełnie innym, niż w końcu okaże się, jak jest naprawdę. Jeśli jesteśmy mądrymi ludźmi, musimy sobie uświadomić, że nasze zrozumienie jest ograniczone. Że nasze zrozumienie może nas zwieść, a konsekwencje tego mogą być opłakane. Musimy uświadomić sobie, że możemy mylić się w naszym oglądzie rzeczywistości i w zrozumieniu tego, w jaką stronę zmierza nasze życie. I właśnie dlatego musimy być ludźmi, którzy są gotowi na słuchanie innych. Na słuchanie Boga i na słuchanie innych. W Księdze Przypowieści, gdybyśmy ją sobie studiowali dokładnie, moglibyśmy zobaczyć, że dwa słowa często sobie towarzyszą. Jedno słowo to jest słowo mądrość, chokma. I drugie słowo to jest słowo karność, musa. Te dwa słowa bardzo często występują razem, szczególnie wtedy, kiedy mowa jest o przeznaczeniu człowieka. Kiedy mowa jest o tym, w jaki sposób odnieść sukces, czy doświadczyć satysfakcji w swoim życiu, a także gdzie mowa jest na temat rozwoju życia człowieka. Zaraz na samym początku Księgi Przypowieści mamy werset, o którym mówi się, że to jest tak jakby tytuł tej księgi. Dokładny tytuł, gdzie mowa jest o tym, o czym jest ta księga. I to jest kluczowy werset dla całej tej księgi. Jej podsumowanie i jakby pokazanie nam, że kiedy czytamy tę księgę, powinniśmy zawsze patrzeć przez pryzmat tego wersetu. To jest siódmy werset pierwszego rozdziału, gdzie jest napisane: bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy pogardzają mądrością i karnością. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy pogardzają mądrością i karnością. I oczywiście to, czego tak naprawdę powinniśmy zacząć, to powinniśmy spróbować sobie zdefiniować, co to znaczy mądrość. Dlatego, że gdybyśmy w tym momencie zrobili, podejrzewam, ankietę i każdy z nas miałby napisać, czym jest dla niego mądrość, mielibyśmy bardzo wiele odpowiedzi, ale niestety często mądrość utożsamiana jest z wiedzą. Jest utożsamiana z pewną informacją, z czymś, co jest związane z naszym umysłem, z intelektem. A mądrość w znaczeniu biblijnym, w ogóle w znaczeniu hebrajskim, a szczególnie tak, jak ona jest wykładana w Księdze Przypowieści, ona ma troszeczkę inne znaczenie. Dlatego, że mądrość zawiera w sobie nie tylko poznanie, ale przede wszystkim zawiera w sobie umiejętność stosowania. Nie ma mądrości wtedy, kiedy to jest tylko informacja. Jeden z moich przyjaciół opowiadał mi kiedyś, że mierzył się z pewnym kompleksem w swoim życiu. Pochodził z patologicznej rodziny i w momencie, kiedy się nawrócił, wszystko, co miał za sobą, to szkołę zawodową. Ale Bóg zaczął go używać w mądrości.
Zaczął używać mądrości. Bóg tak go rozwinął, że postawił go w miejscu, gdzie pastorzy do niego zaczęli przychodzić po radę. Ale on gdzieś tam głęboko w sobie, nie chciał się przed tym przyznać przed ludźmi, ale gdzieś głęboko w sobie miał taką myśl, jeju, ale ja nie mam żadnego wykształcenia. Ja nie poszedłem na uniwersytet. Ja nie mam żadnego tytułu. I pomimo tego, że w rzeczywistości doświadczał czegoś innego, on cały czas myślał, że mu czegoś brakuje. I pewnego razu rozmawiał ze swoim mentorem i przyznał się, że ma taki problem. Ten mentor się zaśmiał i powiedział, chodź, coś ci pokażę. I zawiózł go do domu pewnego człowieka. Domu, w którym panował chaos. Bałagan. Gdzie wyglądało wszystko strasznie. Człowiek, którego życiu był totalny chaos. Doświadczał totalnego ubóstwa. Żył w jakimś dziwnym, wyimaginowanym świecie. I potem ten mentor powiedział do mojego przyjaciela, wiesz co? Ten człowiek ma dwa tytuły profesorskie. Chciałbyś tego samego, co on? Musimy zrozumieć naprawdę, czym jest Boża mądrość. Dlatego, że dzisiaj kojarzy nam się, że Boża mądrość oznacza wykształcenie, oznacza wiedzę, oznacza tytuły. To nie jest nic złego. Sam mam wykształcenie, sam mam tytuł, sam pracuję nad moim doktoratem. Ale to są dwie zupełnie różne rzeczy. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Gdybyśmy patrzyli na to hebrajskie słowo, które oznacza mądrość, ona zawiera w sobie jakby trzy rzeczy. One składają się na definicję tego, czym jest mądrość. Po pierwsze, Boża mądrość to poznanie Bożych praw. Od tego się wszystko zaczęło. Bez poznania, bez objawienia nie ma nic. Ale później druga rzecz, która przychodzi, to jest umiejętność oceny sytuacji zgodnie z poznaniem, z objawieniem Bożych praw w życiu. To nie tylko poznanie, ale także umiejętność spojrzenia na świat, spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy Bożej prawdy. Nie własnymi oczyma, nie tego, co ja myślę, ale z perspektywy Bożej prawdy, Bożego objawienia, które mamy. I trzecia rzecz to odpowiedni sposób ustosunkowania się do tego, czyli umiejętność zastosowania tego w życiu. Trzy bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze poznanie, czyli objawienie. Po drugie umiejętność patrzenia na rzeczywistość, na świat z perspektywy tego objawienia. I po trzecie umiejętność zastosowania tego w życiu. To jest Boża mądrość według księgi, przypowieści, według konceptu biblijnego. Więc człowiek mądry, zgodnie z tym, co przed chwilą czytaliśmy, to jest ktoś, kto zawsze stawia Boga na pierwszym miejscu. Bo tym jest bojaźń Boża. Zawsze stawia Boga na pierwszym miejscu i chce się od Niego uczyć, żeby patrzeć na świat tak jak On. I dlatego też, i to przed chwilą słyszeliśmy przy okazji modlitwy wstawienniczej, ale to jest cecha człowieka mądrego, człowieka, który żyje w bojaźni Bożej, to jest ktoś, kto nienawidzi zła, bo Bóg nienawidzi zła. I to jest ktoś, kto chce w swoim życiu zadowalać Boga, a nie zadowalać ludzi. Karność oznacza coś, co pozwala człowiekowi stawać się mądrym. Człowiek, który poddaje się procesowi zmiany i doświadcza w swoim życiu zwycięstwa nad swoją cielesnością, nad swoimi słabościami, nad swoim grzechem. To jest karność. Czyli mówiąc tutaj w ten sposób, patrząc na język biblijny, to karcenie jest poddaniem się pod korektę, która zawiera w sobie napominanie oraz poradę. I zobaczmy, głupcy to są ludzie, którzy pogardzają mądrością i karnością. Którzy nie chcą poddać Bogu swojego życia i odrzucają korektę w swoim życiu. Zobaczmy dalej. Księga Przypowieści, 16 rozdział, wersety od 1 do 3. Rzeczą ludzką jest snucie planów. Odpowiedź jednak pochodzi od Pana.
wszystkie drogi człowieka wydają mu się właściwe, lecz Pan jest tym, który bada motywy. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy spełnią się Twoje plany. Tak, rzeczą ludzką jest snucie planów. Inne tłumaczenie mówi, że rzeczą ludzką są rozważania serca. My planujemy, myślimy, rozważamy rzeczy. To jest niczym złym. Ale musimy mieć świadomość, że my tylko podejrzewamy pewne rzeczy, my myślimy o pewnych rzeczach. Tym, kto wie, co będzie, w jaką stronę pójdą rzeczy, jak ułożą się okoliczności, jest Bóg. Więc odpowiedź przychodzi od Niego. Nam pewne rzeczy mogą się wydawać właściwe. Nam pewne rzeczy mogą wydawać się właściwe. Ale Bóg jest tym, który bada motywy. Bóg jest tym, inne tłumaczenie mówi, który bada duchy. Bóg jest tym, który może sięgnąć głęboko. My mamy pewne zrozumienie, my mamy pewne poznanie, my mamy pewne wyobrażenie, ale nie jesteśmy w stanie sięgnąć głęboko i zobaczyć rzeczy, jakimi one się mają. To Bóg sięga głęboko, On patrzy głęboko, On sprawdza rzeczy, jakimi są. Dlatego autor tej mądrości mówi, powiesz Bogu swoje sprawy. Powiesz Bogu swoje sprawy, a wtedy twoje plany się spełnią. Co to znaczy powiesz Bogu? Oznacza to poddaj Bogu pod ocenę. Poddaj Bogu pod ocenę. Mamy niesamowity przykład w Dawidzie. Psalm 139, który myślę dobrze znamy, który mówi o niezwykłym miejscu człowieka przed Bogiem i niezwykłym stosunku Boga do człowieka. Ten psalm kończy się w ostatnich dwóch wersetach, w 23, 24 wersecie modlitwą Dawida, wołaniem Dawida. Wręcz takim natarczywym domaganiem się. On zwraca się do Boga i wręcz woła, krzyczy, mówi, zbadaj mnie. Zbadaj mnie. Sprawdź mnie. Sprawdź. Czy decyzje, które podejmuję, są właściwe? Czy droga, którą idę, jest właściwa? Zobaczmy, że Dawid rozumie tą zasadę i on wie, że potrzebuje mieć Boże objawienie. Nawet jeśli wie, że jest w dobrym miejscu, że może podejmuje dobre decyzje, ale on nie zna, on nie wie, co tak naprawdę będzie w przyszłości. I dlatego, nie chcąc popełnić żadnego błędu, naszego powodzenia jest poznanie Bożego zdania. Gwarancją naszego powodzenia jest to, że Bóg może zbadać do końca nasze motywy. Myślę, że każdy z nas przyzna mi rację, że były takie sytuacje w waszym życiu, bo były w moim, kiedy wydawało mi się, że moje motywacje są w porządku. Że coś, co robię, coś, co planuję, jakąś decyzję, którą podejmuję, że motywacja jest właściwa.
Ale po jakimś czasie Bóg pokazał, że wcale nie była. Dlatego dobrze jest mieć taką postawę jak król Dawid. I Psalm 139 pokazuje mi, że to była normalna postawa Dawida w jego życiu. Że on, nie wiemy czy robi to każdego dnia, ale widzimy, że często, dlatego że często napotykamy na takie sformułowanie, które nas wychowanych w pewnej rzeczywistości religijnej przeraża, bo to słowo nas przeraża, bo my go nie rozumiemy w znaczeniu biblijnym, ale czytając chociażby psalmy, widzimy, że Dawid ciągle domaga się od Boga sądu. On mówi, Boże, przyjdź i osądź mnie. Nam się to od razu kojarzy, jeju, co Bóg z nami zrobi, gdyby przyszedł i nas osądził. Ale sądzić w znaczeniu biblijnym jest przyjść i zrobić porządek. Przyjść i pokazać, jak się rzeczy mają. I pomóc podjąć właściwe decyzje. I widzimy, że Dawid to rozumiał i Dawid ciągle domagał się od Boga korekty. On się tego domagał. Dlatego, że miał świadomość swojego ograniczenia. W wielu miejscach w Księdze Przypowieści jest napisane, że karność to jest droga życia. Że Boża nauka to jest światło, a karność to jest droga życia. 10 rozdział, 17 werset jest napisane, kto dba o karność jest na drodze życia, kto gardzi karceniem, błądzi. Dlaczego karność, czy mówiąc tutaj w naszym języku zrozumiale, poddanie pod korektę, to jest droga życia? Musimy sobie uświadomić, że w naturalny sposób nie nauczyliśmy się chodzić Bożymi drogami. My nauczyliśmy się chodzić swoimi drogami. Jesteśmy ekspertami. Całe życie chodziliśmy swoimi drogami. My doskonale wiemy, jak chodzić swoimi drogami. Świetnie to rozumiemy. Ale nagle rodzimy się na nowo, nagle rezygnujemy z prowadzenia w naszym życiu i oddajemy prowadzenie w Boże ręce. Sam Jezus powiedział, że wchodzimy przez ciasną bramę na ciasną drogę, wąską drogę. Że to jest zupełnie inna droga od tych, którymi do tej pory chodziliśmy. I moi drodzy, musimy się przyznać do tego, że jesteśmy ignorantami, jeżeli chodzi o chodzenie po Bożych drogach. I dlatego potrzebujemy kogoś, kto nas tego nauczy. Kogoś, kto nas poprowadzi po tych drogach. Dlatego potrzebujemy mieć postawę przed Bogiem, że jesteśmy gotowi na korektę. Jesteśmy gotowi na prowadzenie. I zawsze, kiedy rezygnujemy z tej korekty, rezygnujemy z tej postawy, jesteśmy w takim miejscu, że możemy zabłądzić. Że nagle możemy znaleźć się w ciemności, gdzie nie mamy poznania, gdzie nie mamy zrozumienia, gdzie nie mamy rozróżnienia i możemy się znaleźć na manowcach. Trzeci rozdział, 11-12 werset. Nie odrzucaj, mój synu, pouczenia Pana i nie obrzydzaj sobie jego przestróg, bo kogo Pan kocha, tego karci jak ojciec swego ukochanego syna. Zobaczmy, że oznaką Bożej miłości, lepiej tu powiedzieć, myślę, przychylności, bo Bóg kocha każdego. I Jego Słowo mówi, że On daje nam dowód swojej miłości przez to, że Jego Syn umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, więc widzimy, że Bóg kocha każdego, ale Bóg ma szczególną przychylność wobec ludzi, którzy spełniają to, o czym On mówi. I zobaczcie, tutaj jest napisane, że Bóg, że oznaką Bożej przychylności w naszym życiu jest Jego zaangażowanie w nasze życie. Kiedy On nas koryguje, kiedy On nas poucza, kiedy nie zostawia nas w miejscu świętego spokoju, to oznacza Jego przychylność. To oznacza Jego przychylność. Popatrzmy tutaj, ta cecha, o której tutaj jest mowa, mój synu, nie odrzucaj, nie obrzydzaj sobie. Kiedy ja o tym myślę, to od razu mi na myśl przychodzi mój własny przykład.
kiedy byłem nastolatkiem i tak reagowałem na pouczenia rodziców. Ja je odrzucałem. Wręcz to było coś obrzydliwego dla mnie. To był brak mojej rozwagi, brak dojrzałości. To był brak zrozumienia tego, że osoba, która próbuje mnie korygować, robi to dlatego, że mnie kocha. Bóg nie ma przyjemności w utrudnianiu nam życia. Ale Bóg zawsze, patrząc na nas, On myśli o przyszłości. Do tego później jeszcze wrócimy. Ale Bóg zawsze myśli o przyszłości. Jezus powiedział, że On przyszedł po to, żebyśmy mieli życie i to w obfitości. Jezus umarł, zapłacił niesamowitą cenę za to, żeby nasze życie było w obfitości. Jezus nie zapłacił ceny za święty spokój w naszym życiu. On nie zapłacił ceny za byle jakość w naszym życiu. Paweł to świetnie zrozumiał i napisał w liście do Tesaloniczan, że celem jest, żeby cały nasz duch, dusza i ciało był beznagany. Więc to jest Boży cel. Więc kiedy zaprosiliśmy Boga do swojego życia, daliśmy Mu prawo, żeby pracował w naszym duchu, duszy i ciele. Żeby one były beznagane. I właśnie dlatego On ma ten obraz przed swoimi oczyma. Kiedy patrzy na Ciebie, On patrzy na Ciebie przez pryzmat tego, kim masz się stać. I dlatego przychodzi i Cię poucza. Dlatego przychodzi i Cię koryguje. To jest oznaka Jego miłości do Ciebie, Jego przychylności. 5 rozdział od 21 do 23 wiersza. Owszem, oczy Pana widzą każdą ludzką drogę. Nie jest Mu obojętny żaden szlak człowieka. Bezbożny zaplącze się we własnych przewinieniach, spęta go na dobre własny grzech. Umrze on, ponieważ nie chciał żyć w karności, przez głupotę stoczy się na dno. Zobaczmy, że ktoś, kto odrzuca Bożą korektę w swoim życiu, jest nazwany bezbożnym. Nie jest tu mowa o kimś, kto w ogóle żyje bez Boga. Jest mowa o tym, że ktoś słyszy, że ktoś poznaje Bożą korektę. I to odrzuca. Dlatego, że to pokazuje, że chce sam prowadzić swoje życie bez Boga. I popatrzcie, jak sugestywny jest to obraz. Człowiek, który odrzuca Bożą korektę, zaplącza się we własnych przewinieniach. Można być wierzącym i być totalnie zaplątanym. Spęta go na dobry własny grzech. Można być wierzącym i być spętanym przez własny grzech. Przez głupotę stoczy się na dno. Jeszcze jeden obraz. 13 rozdział, 18 werset. Porzucających karność czeka ubóstwo i hańba. Kto zważa na karcenie, będzie szanowany. Zobaczcie. Odrzucanie Bożej korekty, Bożego prowadzenia może doprowadzić do ubóstwa i do rzeczy, których człowiek się wstydzi. I oczywiście moglibyśmy dalej iść i czytać bardzo wiele fragmentów, które będą nas zachęcać do tego, żeby być w miejscu, gdzie poddajemy się Bogu. Poddajemy się Jemu pod korektę. Ale ja nie chcę skończyć w tym miejscu, dlatego że jest jeszcze jedna sfera życia w karności, która jest tak samo ważna, tak samo istotna w naszym życiu. I chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilkę uważnie słuchali, bo to jest bardzo ważny temat, który często nam gdzieś ucieka w naszym życiu i go nie rozumiemy. 15 rozdział, 31-32 werset.
jak je przeczytam w zupełnie innym tłumaczeniu, takim trochę starszym tłumaczeniu, jednym z katolickich tłumaczeń, dlatego że myślę, dobrze jest tutaj przetłumaczony ten fragment, a jeśli macie swoje tłumaczenia, to możecie to porównać potem. 15 rozdział 31, 32 werset. Ucho słuchające zbawiennego upomnienia stale przebywa wśród mędrców. Kto odrzuca karcenie, gardzi samym sobą, a kto słucha upomnienia, kształtuje swe serce. Przeczytam to jeszcze raz. Ucho słuchające zbawiennego upomnienia stale przebywa wśród mędrców. Kto odrzuca karcenie, gardzi samym sobą, a kto słucha upomnienia, kształtuje swe serce. I werset 13 rozdziału, 20 werset. Kto przestaje z mędrcami, mądrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, niszczeje. Jest jeszcze jedna sfera bardzo ważna. Potrzebujemy przebywać wśród mądrych ludzi i słuchać. Potrzebujemy przebywać wśród mądrych ludzi i ich słuchać. A co więcej, w Księdze Przypowieści człowiek mądry to taki, który wręcz od mądrych ludzi domaga się korekty. Tak jak Dawid domagał się od Boga korekty, tak samo mądry człowiek, dla którego życie jest ważne, idzie do mądrych ludzi, których rozpoznaje wokół siebie i nie tylko, że ich słucha, ale domaga się tego. Słuchaj, powiedz mi, jak patrzysz na mnie? Jak patrzysz na decyzje, które podejmuję? Co robię? W jaką stronę idę? To jest bardzo ważna rzecz. I chcę wam powiedzieć, że to nie jest bez znaczenia, jakimi ludźmi się otaczasz i kogo słuchasz. To nie jest bez znaczenia. Tak jak tutaj jest napisane, że kto się otacza mądrymi ludźmi i słucha mądrych ludzi, to mądrzeje. A kto się brata z głupcami, doświadcza zniszczenia w swoim życiu. I także tutaj jest napisane, że kto odrzuca korektę, gardzi samym sobą. Jeśli nie chcesz słuchać ludzi, którzy w mądry sposób do ciebie mówią, którzy cię korygują, którzy cię pouczają, którzy ci radzą, to pokazujesz w ten sposób, że nie zależy ci na jakości twojego życia i nie zależy ci na przyszłości. A to jest jedna strona medalu. Jeszcze jest druga strona medalu. Ty też przebywasz wśród ludzi i mówisz do ludzi. I dobrze jest zadać sobie pytanie, co wnoszę do życia innych ludzi. Czy jestem człowiekiem, który wnosi mądrość do życia ludzi, który przynosi wartość dodaną do życia ludzi, czy też wnoszę zniszczenie do życia ludzi. Apostoł Paweł napisał, że Jezus Chrystus w nas jest Bożą sprawiedliwością, Bożą mądrością. Ty masz mądrość w sobie. Ty masz Bożą mądrość w sobie. I ona nie jest ci dana tylko po to, żebyś cieszył się i powiedział: Boże, dziękuję ci, że Chrystus jest we mnie mądrością. Ale to jest mądrość, która jest na kogoś. To jest mądrość, którą Duch Święty chce wykorzystać, żeby wnieść wartość w życie innych ludzi. Jezus powiedział, że jesteśmy solą ziemi. Sól, ona dodaje smaku. Ona wydobywa to z potrawy, czego tam nie ma. My możemy wnieść smak w życie ludzi. W innym miejscu apostoł Paweł napisał, że nasze słowa mają być zaprawione solą. Czyli to, co mówimy, to powinno wnosić wartość do życia ludzi, wnosić smak, przynosić im coś, czego nie mają. Wiecie, to jest tak, jakbyśmy w życiu jedli tylko nieposolone ziemniaki. I raz w życiu zjedli posolone ziemniaki i więcej już nie tkniemy niesolonych ziemniaków. I takie powinno być nasze życie i to, co wypowiadamy. Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Światło pozwala zobaczyć coś, czego normalnie nie widzimy, kiedy światła nie ma. Więc to, co mówimy, powinno przynosić ludziom poznanie rzeczy, których nie mają.
To jest coś niezwykłego. Więc z jednej strony potrzebujemy mieć ludzi wokół siebie, którzy wnoszą coś takiego w nasze życie, dodają smaku naszemu życiu, pokazują nam rzeczy, których normalnie nie widzimy. I chcę wam powiedzieć, że takie relacje, one nie przychodzą tak sobie. Wiecie, głupcy się pchają tabunami do naszego życia. O mądrych ludzi trzeba powalczyć. O takie relacje trzeba dbać. Takie relacje trzeba pielęgnować. Ale jeśli zależy ci na twoim życiu, jeżeli zależy ci na przyszłości, to potrzebujesz mieć takich ludzi w swoim życiu. Kto słucha upomnienia, kształtuje swoje serce. Serce jest czymś niezwykle ważnym, istotnym. To jest miejsce naszego podejmowania decyzji. W 4 rozdziale, 23 wersecie Księgi Usłowieści jest napisane, że czujniej niż wszystkiego innego powinniśmy strzec swojego serca, dlatego że z niego tryska źródło życia. Powinniśmy dbać o swoje serce i kształtować je we właściwy sposób. A tutaj jest mowa o tym, że mądrzy ludzie wokół nas, oni pomagają nam kształtować nasze serce. Kształtować je tak, żeby nasze decyzje były coraz lepsze. XV rozdział, 21-22 werset. Głupota to zabawa nierozumnych. Ludzie roztropni prostują kurs. Gdzie nie ma narady, załamują się plany, lecz gdzie wielu doradców, tam się ostają. Człowiek roztropny, człowiek mądry, to taki człowiek, który zważa na to, w jakim kierunku się porusza. Człowiek głupi traktuje życie jak zabawę. Albo ma postawę, jakoś to będzie. Jak ktoś ma taką postawę, jakoś to będzie, to będzie jakoś. Po prostu jakoś. Ale my nie żyjemy dla jakoś. My chcemy, żeby nasz kurs był coraz bardziej właściwy. Ale popatrzcie, nawet mając plany, one się mogą załamać, jeśli nie ma ludzi, którzy są w stanie nam doradzać. Potrzebujemy ludzi, mądrych ludzi, potrzebujemy wielu doradców, bo od ich porady zależy, czy plan się ostanie i się zrealizuje, czy nie. To jest, wiecie, niesamowite, to co odkrywamy, że w Królestwie Bożym nie ma ani miejsca na niezależność, ani na zależność. Jak można być niezależnym w ciele? Trzeba by się znaleźć poza. Zależnym oznacza biernym. Nie ma biernych w Bożym Królestwie. Jest współzależność. Jesteśmy współzależni od siebie. Bóg nas tak połączył. Stworzył nas unikalnie. Dał nam unikalne dary. Tak mi się to podobało dzisiaj, kiedy widziałem, jak Artur prowadził nabożeństwo, kiedy prosił was do modlitwy, kiedy dawał wam miejsce do usługiwania, bo to jest Kościół. Bo na tym to polega. To jest świetna ilustracja ciała Chrystusa, to jest świetna ilustracja Bożego Królestwa, gdzie każdy z nas coś ma. I w danym momencie się okazuje, że ty masz coś, czego nie ma nikt inny i ty jesteś potrzebny. I ty jesteś ważny. I właśnie dlatego, ponieważ jesteśmy współzależni od siebie, potrzebujemy umieć się słuchać i poddawać sobie nawzajem w tym, co mamy. W darach, które mamy. I wiedzieć, że jest czas, kiedy ja jestem w tym miejscu i trzymam mikrofon. To mikrofon jest tylko pewną ilustracją, bo to nie chodzi, że każdy musi stanąć z przodu i coś powiedzieć. Ale ja jestem w tym miejscu i ja daję, a za chwilę ktoś inny jest, a ja przyjmuję. I tego potrzebujemy. Więc potrzebujemy mądrych ludzi. I już na sam koniec, już ląduję, kończę dwa wersety, dwa zdania. Przypowieści, 19 rozdział, 20 werset. Słuchaj rady
i przyjmij pouczenie, abyś w przyszłości był mądry. I 23 rozdział, 12 werset. Nakłoń swoje serce do karności i wsłuchuj się w słowa poznania. Popatrzmy, tutaj chodzi o przyszłość. Tutaj chodzi o przyszłość. Właściwa postawa ma wpływ na przyszłość. Właściwa postawa ma wpływ na przyszłość. A Bóg jest zainteresowany naszą przyszłością, kształtowaniem naszej przyszłości. Więc tu jest mowa, jeśli chcesz przyszłości, jeśli chcesz w przyszłości być mądry, to słuchaj rady i przyjmij pouczenie. Słuchaj, więc musisz usłyszeć radę i musisz przyjąć pouczenie. Czy od Boga, czy od ludzi. Nakłoń swoje serce. To jest mowa o decyzji, która ma wpływ na postawę, jaką przyjmujemy. Dlatego, że to nasze decyzje kształtują przyszłość. Dzisiaj jesteś tutaj, w tym miejscu, dlatego, że w przeszłości podjąłeś decyzje, które doprowadziły cię do tego miejsca. I decyzje, jakie dzisiaj podejmiesz, one kształtują twoje jutro i kształtują twoją przyszłość. Właściwe postawy i właściwe decyzje, one kształtują właściwą przyszłość. Niestety, brak podjęcia właściwych decyzji i brak przyjęcia właściwych postaw, one także kształtują pewną przyszłość. Więc dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie potrzebujemy podjąć właściwe decyzje związane z naszą przyszłością. Ale musimy uświadomić sobie jedną bardzo ważną rzecz. Bo bez tego to czym się dzisiaj dzielę, można by zakwalifikować do kategorii przemów motywacyjnych. Jesteśmy w miejscu, gdzie mamy przymierze z Bogiem. Jesteśmy w miejscu, gdzie mamy przymierze z Bogiem. To nie są nasze dobre życzenia. To nie to, że chcielibyśmy bardzo mieć fajną przyszłość. Chcielibyśmy bardzo, żeby był pokój na świecie i szczęście. I żeby nie było głodnych dzieci, tak? Nie. Mamy przymierze. Z kimś, kto stworzył wszystko. Z kimś, kto nie zrezygnował w momencie, kiedy człowiek oddał panowanie w ręce diabła. Kto nie zrezygnował. Ale miał jeden cel. Zniszczyć wszystkie dzieła diabła. I wszystko, całe stworzenie, przywrócić do pierwotnego miejsca. I on ma plan. I częścią tego przymierza jest przyszłość. Jest taki obraz niezwykły, to jest werset, który często się używa w kazaniach z księgi proroka Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Gdzie Bóg mówi poprzez proroka Jeremiasza, on zwraca się do Żydów uprowadzonych z Jerozolimy do Babilonu. I Bóg mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli pełne pokoju. Żeby zapewnić wam przyszłość i natknąć was nadzieją. Taki jest Bóg. On zawsze, kiedy spotyka się z nami, mówi o przyszłości. I żeby móc doprowadzić nas do tej przyszłości, on chce nas natknąć nadzieją, czyli wzbudzić w nas oczekiwania, właściwe oczekiwania. Właściwe oczekiwania, żebyśmy przyjęli właściwą postawę i podejmowali właściwe decyzje, żeby zmierzać do tej przyszłości. Ale co jest ciekawe, że Jeremiasz to mówi do ludu, kiedy wcześniej powiedział im tak. Mamią was fałszywi prorocy. I mówią, że za 2 lata wrócicie do Jerozolimy. Nie wrócicie za 2, za 70. To jest dobra nowina. A część było młodych, ale też dużo było starych. I dobra nowina, że za 70 lat wrócą, oznacza, że oni prawdopodobnie nie wrócą. Ale Bóg mówi, ale i tak mam przyszłość. Dlatego, że ja mam swój plan, który realizuję. I nawet jeśli ten plan wygląda inaczej, niż wam się wydaje,
ja mam przyszłość. Mam dla was niezwykłą przyszłość. Chcę was natchnąć nadzieją i mam dobre myśli o was i dobre rzeczy dla was przygotowane. To będzie inaczej niż wam się wydaje, ale to wcale nie znaczy, że nie możecie być szczęśliwi, że nie możecie doświadczyć satysfakcji spełnienia w swoim życiu. Bo jest przymierze między nami. Bo jest przymierze. I dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie jest przymierze. I chciałbym, żebyśmy mieli na koniec wieczerzę. I czas modlitwy w czasie wieczerzy. Wieczerze, bo ona mówi nam o tym, w jakim miejscu jesteśmy. Jezus zapłacił cenę. Złożył swoje ciało. To była cena, jaka została zapłacona. I każdy z nas ma w tym udział. Każdy z nas ma w tym udział. I dlatego możemy spodziewać się tej przyszłości. I mamy wino, które jest nazwane kielichem nowego przymierza. Kielichem zbawienia i kielichem błogosławieństwa. I które mówi o tym, że mamy w tym udział. Mamy udział w każdej obietnicy. Że mamy możliwość wybawienia od wszystkiego. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj, kiedy będziemy przystępować i będziemy brali chleb i pili wino, żeby to było dla nas nie tylko dziękczynienie za to, co On zrobił, ale żeby było to nasze wyznanie. Boże, ja w tym mam udział, dziękuję Ci za to, ja to przyjmuję, ale ja chcę do tego dojść. Ja chcę to wszystko, co masz dla mnie. Dlatego poddaję Ci moje życie i pozwalam Ci korygować. Jakkolwiek chcesz, w jakikolwiek sposób chcesz zrobić. Podejmij dzisiaj decyzję, że poddajesz swoje serce, że nakłaniasz swoje serce do Bożego pouczenia. Do tego, żeby On Cię prowadził i mówił do Ciebie. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu, a jeszcze nie oddałeś swojego życia Bogu, On jest gotowy, żeby Cię prowadzić. On ma dla Ciebie najlepsze rzeczy. On chce dać Ci to wszystko, co ma dla Ciebie. On chce Cię, jako swoje ukochane dziecko, prowadzić Cię w tą stronę. I chce Cię także tutaj zaprosić dzisiaj. Mam nadzieję, że nie wykraczam żadnych zasad tutaj. Ale możesz tutaj przyjść i biorąc ten chleb i sięgając po ten kielich, powiedzieć: Boże, ja przyjmuję to, co masz dla mnie. Ja poddaję swoje życie Tobie. Ja jestem grzesznikiem i tylko dzięki Tobie, dzięki temu, co Ty uczyniłeś dla mnie, mogę mieć to wszystko. I możesz go przyjąć i poddać mu swoje życie i mieć udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Że w Chrystusie Jezusie mamy absolutnie nowe życie. Dziękujemy, że jesteśmy Twoim jednym ciałem. Dziękujemy, że Twoja krew została przelana zamiast nas, Jezus, że Twoje ciało zostało złamane, abyśmy mogli dzisiaj doświadczać Twojej obecności. Ojcze, dziękujemy Tobie, że jako Kościół jesteśmy jedno, Boże, tak jak ten połamany chleb. Ojcze, stanowimy jedną całość. Jesteśmy Twoim ciałem. Uwielbiamy Ciebie za to. Wywyższamy Ciebie, Święty Jezus. Jeszcze głębiej dzisiaj sięgamy w to, czym jest Twoje zbawienie. Jeszcze głębiej sięgamy. Głębiej sięgamy w istotę krwi. Głębiej sięgamy w istotę Twojego złamanego ciała. Rozumiemy to, Duchu Święty. To jest w nas. Uwielbiamy Ciebie za to.
jeżeli nie jesteś nawrócony, jeżeli nie oddałeś życia Jezusowi, jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, chciałbym, żeby dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi. Czy jest tutaj jakaś osoba, która nie spotkała się z Bogiem jeszcze? Jeżeli nie masz pewności zbawienia, a pamiętaj, że wiara jest pewnością, to ja też nie jestem pewny, czy poznałeś Jezusa. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, chodź do mnie tutaj, będę się modlił z tobą. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, wyjdź. Bo to jest dzień, w którym możesz dokonać zmiany w swoim życiu. Ja dokonałem takiej zmiany w 2001 roku. Kto z was chce oddać się życiu Jezusa? Czy jest ktoś? Czy jest taka osoba? Ojcze, dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję Ci za Twój Kościół. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Wywyższam Ciebie, Król. Podziękuj Mu, że jesteś Jego. Podziękuj Mu, że do Niego należysz. Podziękuj Mu, że nic Cię nie wyrwie z Jego ręki, nic Cię odłączy od Jego miłości. Podziękuj za to. Podejmij tę decyzję. Powiedz, Boże, ja będę posłuszny temu, co do mnie mówisz. Ja będę dawał się korygować. Ja nie będę pozostawał w głupocie. Więc Boże, ja do Ciebie należę. Jestem gotów, Ojcze. Ty kreujesz moją przyszłość.
dalej w dzisiejszy dzień. Hallelujah.